funkcjonariusz służby więziennej to prawdopodobnie najbardziej stresujący zawód w Polsce. Nie ma tu miejsca na błędy czy słabości. Pracuje się tu w otoczeniu osób pozbawionych wolności, nierzadko za ciężkie i brutalne czyny. Dlatego stres jest nieodłącznym elementem zawodowego życia funkcjonariuszy służby więziennej. W takim razie, kto decyduje się na pracę w tak trudnych i specyficznych warunkach? Ludzie z wyjątkową pasją. Bieganie uczy nas, aby zawsze iść do przodu, krok po kroku, nawet w kryzysowych momentach. Jeśli chcesz żyć dla siebie, trzeba, abyś żył dla innych. Obojętnie kim jest ranny, życie ma wartość najwyższą. Nauka to pokarm dla rozumu. Aby poznać siebie, trzeba wystawić się na próbę. Tylko tak może się przekonać każdy, na co go stać. W sytuacji zagrożenia najlepiej jest mieć prędkość, wysokość i rozum. Taniec jest sztuką, ponieważ ma zasady. Życia nikt nie otrzymuje na własność, lecz wszyscy do użytku. Funkcjonariusze służby więziennej swoją postawą i energią łamią stereotypy. Pomagają innym, edukują, zapewniając bezpieczeństwo publiczne, ratują życie, zdobywają podniebne przestworze, walczą z żywiołami, aktywnością sportową pokonują własne słabości. Zarażają swoją pasją. Życia nie mierzy się ilością oddechów, ale ilością chwil, które zapierają dech w piersiach.